Marta Szymik-Telesz, witam w kolejnym odcinku programu Minęło w SCI, w którym to wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu cieszyńskiego podsumowują to, co działo się w ubiegłym miesiącu w ich gminach. Oto podsumowanie października w Cieszynie. Mamy zakończony remont ulicy Frysztackiej, początek ulicy Haszlaskiej, również rozpoczął się remont na ulicy Rzeźniczej. Do końca listopada ma być skończony. Mamy nowe parkometry w mieście i będziemy mieli w listopadzie zainstalowane 11 wiatr przystankowych. Myślę, że to są wszystko inwestycje, które przysłużą się naszym mieszkańcom. Z tego, co możemy zdradzić, jeśli chodzi o jarmark bożonarodzeniowy, to rozświetlenie uroczyste choinki będzie 6 grudnia. Dwa mocne weekendy z jarmarkiem na rynku. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Będzie to jarmark na pewno inny niż wszystkie, które do teraz odbyły się na cieszyńskim rynku. Serdecznie zapraszamy. To było podsumowanie października, a już teraz bardzo serdecznie zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Minęło w SCI. Do zobaczenia!